Dlaczego fitboxy okazały się takim fenomenem? To jeszcze nie wiemy, czy się okazały, natomiast wzbudzają mnóstwo emocji, ponieważ jest to miejsce, w którym spotykają się różnego rodzaju aktywności. Tak, z jednej strony aktywności treningowe, które są przypisane w sposób naturalny do Akademii Wychowania Fizycznego, ale z drugiej strony rzeczy, których się nikt nie spodziewał, pewnego rodzaju działania związane z technologią, z produkcją, czyli z szeroko pojętym przemysłem, a co za tym idzie, biznesem. Fitboxy dla mnie nie są może nowością, dlatego że przez wiele lat w trudnych rozmowach z Olgierdem Bojk, kanclerzem uczelni AWF-u Gdańskiego, rozmawialiśmy i ten pomysł, jakby powiedzieć, konsultowaliśmy często. Zawsze mówiłem, że ta idea jest fantastyczna. Pomysł Olgierda był po prostu wyjątkowy. Zresztą tutaj Państwo chyba zauważyliście, że jest to coś istotnego. To jest rzecz, która na skalę światową, myślę, dzisiaj jest po raz pierwszy zaprezentowana i wszystko, co rodzi się na tej uczelni, było spożytkowane dla społeczeństwa nie tylko polskiego, ale myślę, że tutaj fitboxy zaistnieją też również na mapie Europy, a może i całego świata. I tego życzę panu Olgierdowi, jak również całej uczelni.